Moi drodzy, patch 1.04 wreszcie zawędrował do Elden Ring. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demon Diaz, i zapraszam na kontynuację mojej serii Zagrajmy w Elden Ring oczywiście. Słuchajcie, sama zmiana, czy sam patch wprowadził szereg poprawek, zmian oraz kilka nowości. Pierwszą taką naprawdę ogromną zmianą jest ta, która dotknęła ogromnych broni. Mianowicie teraz wielkie miecze i generalnie takie kolosalne bronie są szybsze. Możemy szybciej atakować, poza tym obrona, czyli blokowanie się, jeżeli mamy taki wielki miecz wyekwipowany, jest znacznie bardziej skuteczna. Z tego co słyszałem, to nawet miecz runiczny, czyli moja broń docelowa, z której bardzo chętnie będę korzystał, ma już, słuchajcie, aż 82 punkty w negacji obrażeń podczas blokowania. Od obrażeń fizycznych, czajcie? To jest więcej niż jedna tarcza. Także naprawdę spory buff dostały moje ulubione wielkie bronie. To jest bardzo fajna wiadomość. Przy okazji też, no tutaj kilka innych rzeczy zostało zmienionych. Jak na przykład, słuchajcie, podobno możemy doczekać się teraz już inwazji, która była zepsuta. I tak, to twórcy przyznali, że to było zepsute i teraz możemy po prostu spróbować teleportować się do kościoła inhibicji. No i zobaczymy, czy będę miał już teraz takie szczęście i ta inwazja się nadarzy, czy być może nie. Podobno, no oczywiście był szereg wersji, które starały się wyjaśnić, dlaczego ten gość się nie pojawiał. Twórcy zaadresowali to w ten sposób, że on, ten NPC się tutaj nie pojawiał w momencie, w którym pokonaliśmy wszystkich bossów w całej Liurni. Co ja oczywiście zrobiłem. I słuchajcie, będzie inwazja. Patrzcie, bo koniec zablokowany. Ikonka się w lewym górnym rogu pojawiła, że nie możemy usiąść przy punkcie łaski. Zatem mamy wykę, jest wreszcie, gniące opuszki dokonują najazdu. A jeszcze wątpiłem nie tak dawno temu, o kurde, nie tak dawno temu, a tu proszę, From Software słucha graczy, poprawia te rzeczy i widziałem, że ten patch był dość ciepło przyjęty. Oh shit, to jest nienormalny ten gość. Au. Jezu, a miałem farta teraz. Dobra, fajnie byłoby go tym atakiem specjalnym dobić. Aha, tylko że tak staminy nie mam. Znaczy, many. Cieszę się bardzo, że dzięki temu, że mamy ten patch 1.04, będziemy w stanie poprowadzić ten quest Hayety do końca. Proszę bardzo, mamy opuszkowe winogrono i wojenną włócznię Wykego. Proszę bardzo. Zobaczmy sobie najpierw to winogrono, które to za moment pójdziemy sprezentować. Zabarwione na żółto oko rycerza Wykego. Wypalony został na nim odrażający odcisk palca, podobnym do tych, które naznaczały całe jego ciało. Jeśli ofiarujesz jej ślepej służce, doprowadzi ją do źródła odległego światła, pozwalając jej stać się służką palców. Czyli być może domkniemy jej wątek. Przy okazji zobaczymy jeszcze włócznie. Żeby domknąć temat tego NPC, powoduje nagromadzenie szaleństwa, 65 punktów, nieźle. Wojenna włócznia, którą palce podpisały i pokryły pęcherzami, używana przez Wykego, rycerza twierdzy okrągłego stołu. Podobnie jak samego Wykego, od wewnątrz dręczył ją żółty płomień szału. Unikalna umiejętność pchnięcia oszalałego płomienia. Napełni włócznię płomieniem szału i skocz naprzód, ładując na ziemi i wywołując potężny wybuch. Ta umiejętność powoduje szaleństwo u wroga i użytkownika, czyli włócznia obusieczna, można powiedzieć. Jest to oczywiście, co mogliśmy zaobserwować w jego wykonaniu. To jest taki atak, tylko że no oczywiście tam efektu wizualnego na tym nie będzie, z uwagi na to, że nie mamy niestety wystarczającej wiary, ale i zręczności. No wymagania są dość spore, ale fajne jest też skalowanie, trzeba przyznać. C i D. Zręczność, wiara, nieźle. Słuchajcie, pójdźmy w takim razie do Hayety, która to jest zleceniodawcą w tym przypadku tego questa i zobaczymy, jak bardzo tutaj się ucieszy, że jednak ten patch się okazał i mogliśmy pchnąć ten wątek dalej. Porozmawiajmy. Może tak, żeby ją było widać w ogóle. They're special grapes, which only grow on those who've been clasped by the brute fingers. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Oczywiście dajmy. Aczkolwiek uważam, że
To i tak doprowadzi do jej szaleństwa. Obawiam się, patrząc po opisie tego przedmiotu, po tym, że ten gość, ten Wyke, posługiwał się szaleństwem i tak dalej, to chyba nie prowadzi niestety do niczego dobrego, ale obym się mylił po prostu. Trzymajcie kciuki za tę wersję, bo kibicuję jej. A fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. Oh, how sweet. Yet, how it burns. Thank you. I've composed myself again. May the blessing of the fingers be upon you. Thank you. From the bottom of my heart, I'm sure I'll be a finger maiden. Thank you. I'm sure I'll be a... Już się powtarza. Zobaczymy, czy po przeładowaniu lokacji coś się stanie. Już jej nie ma. Dobra, czyli udało nam się dalej pchnąć jej questa, co jest świetną informacją. Warto byłoby też, mówiliście, zajrzeć wreszcie do Słojogrodu. Także chodźmy i sprawdźmy ten temat. Podobno też patch wprowadził dalszy wątek Patchesa, który w jakiś sposób tam nie był do końca prowadzony do tej pory. Do końca? Nie wiem, jak to określić, szczerze mówiąc. No nie był chyba dokończonym, po prostu ten quest. Oh, hello again, Kaz. Have you heard? A new potentate's come to the village. Słojtys. I think he said his name was Dialos. O, proszę. He seems a little down in the dumps, but his hands as smooth as silk. Czyli znalazł tutaj Dialos swój azyl. Zaraz do niego podejdziemy. Słojtys, to słuchajcie, jest coś, co się tym tłumaczył, naprawdę bardzo udało. Szanuję. Serio. I don't know. I'm a little disappointed, actually. Even though good Sir Dialos has a wonderful suit of armor, he says he isn't a warrior. And since he's a coward, he won't be fighting anymore. His smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like you. Oj, nie ocenię go tak surowo. Okej, już się powtarza. No dobrze, no to chodźmy i poszukajmy Dialosa w takim razie, który widzę, że tracąc wszelką nadzieję i chęci, po tym jak zreflektował się, został oszukany w wulkanicznym dworze, trafił tutaj, do tego spokojnego miejsca, w którym chyba chce zażyć spokoju, ewentualnie przemyśleć w ogóle swoje życie i swoje czyny. Gdzie on się ukrył, cholera? Tutaj. O? Aren't you full of beans? No wonder you're covered in muck. To tyle? Oh, my friend, it's been far too long. I have to say you caught me at a rather low point. But as you see, I've put all that behind me. Left the volcano manor. Forging my own path now, making my own choices. Even a fool like me can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. A fool I may be, but I can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. To jest troszkę przerażające, szczerze mówiąc. Przeładujmy lokację i wrócimy tutaj. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Co się stało? O nie. A, śpi, dobra. Jezu, myślałem, że coś mu się stało. I że nie przypilnował jednak Dialos. No wonderful, Dialos. So smooth and silky. No, so... Okej. Okay. Jest taki radosny. Troszkę to... Z jednej strony... Miejsce przyprawia mnie o dreszcze, a z drugiej strony jest takim fajnym właśnie azylem, nie? Takim miejscem totalnie odseparowanym od reszty i
spokojnym. Okej, no dobra. Powtarza się. Także chyba zrobiliśmy wszystko, słuchajcie, z tego na razie. Tak wynikało. Musimy też oczywiście wykonać kolejne zadanie. Tutaj jest do eliminacji następny nasz cel, ale także i tu. Natomiast no to chyba musi troszeczkę poczekać. Chociaż do tego jednego celu to będziemy mogli niebawem dojechać sobie. Pójdziemy na drogę nieprawości. Zobaczymy, dokąd dotrzemy, idąc tędy. A, jestem ciekaw, jak z tym dialosem to wygląda, kurde. Ta sytuacja. W sensie, czy on będzie jakoś, o Jezu, czy jego wątek się zacznie łączyć jakoś na przykład z Aleksandrem, którego swoją drogą dawno nie widzieliśmy od czasu pokonania generała Radana już. Dobra, może zrobimy inaczej. Ale muzyka dramatyczna. Okej. Silne, sakramentalne pączki. Silne są te bestie. To jest tam zwyczajni żołnierze. Myślę, że spokojnie na miano bestii zasługują w tym wypadku. Trochę niepokojące to jest, w sensie wygląda jak miejsce walki z jakimś bossem. Wspominaliście, że lepiej bossa unikać, ale tego finalnego na tym dworze, więc jeżeli to miałby być ten jakiś tam boss poboczny, to nie byłoby problemu. Już po tych dialogach się domyślam, że generalnie takim bossem to będzie sędzia Rickard, ale czy Rickard, ale zobaczymy. Może się mylę. Jak na razie spokojnie. Widzę, że można tutaj przywołać sobie kogoś do pomocy. Wachlarz sztyletów. Czy tam ktoś nie stoi przy tym zniszczonym drzewie? Mówię, to, że można tutaj sobie kogoś przywołać, to już samo w sobie znaczy, że tu będzie jakieś większe starcie. Okej. Może wskoczymy na konia. Oczywiście wiadomo, na strugę naszego mistycznego wierzchowca, ale łatwiej jest powiedzieć koni. Po prostu każdy wie, o co chodzi. O Boże. Ducho wrzodzonego drzewa. Znowu. Z tym, że no tutaj możemy... zawalczyć. Bez dźwięku? Dziwne. Nie ma posągu Mariki. Ciekawe, czy łzy będą jakieś do zdobycia. Tak porąbanym miejscu. Oj, niedobrze. Może zwiększę sobie skuteczność roli. Atak a la Amelia z Bloodborna. Niedobrze, oddalmy się. No serio, ta abominacja tak troszkę swoim stylem właśnie tego, czy może swoją rolą, przypomina faktycznie awatar Złotego Drzewa. Boże. Ryk przerwany. To bym chętnie z duchów skorzystał. To jest kolejny raz ta sama walka, więc czemu nie? Albo z lepszej broni, bo tutaj akurat na tym bossie myślę, że spokojnie bym mógł z tamtego korzystać. Miecza runicznego. Kurde. Że tak szybkie ma te ataki. Nie wolno w miejscu pozostawać w ogóle, na moment nawet.
Okej, do boku. No i kurde, nic mi to nie dało. Jak to nie trafiło? Bez przesady. To już było przegięte. Dobra, Sonic. No cios za cios to nie jest może najlepsza taktyka, kiedy mam jeszcze jedną butelkę. O kurde, o kurde. Jakbym mnie chwycił, to byłoby po zawodach już. Nie ukrywam. Ucieszyłbym się, gdyby spadł. Ale szkoda, że nie ma takich... Aj, możliwości. Dobra, no byłby do zrobienia. No kurczę, szkoda, że tutaj nie ma tego posągu Mariki, nie? Kawałek będziemy musieli przejechać. Chociaż w sumie z drugiej strony Konno to nie jest jakoś tam niesamowicie daleko. Jakby nie patrzeć. A przy okazji poeksplorujemy sobie do końca już tą miejscówkę. I północną część góry Galmir będziemy mieli z głowy. Wiecie co, może bez duchów, ale po prostu ustawię sobie mój normalny miecz. Wielki miecz ruin. I zawalczymy w ten sposób. Myślę, że to będzie wystarczające. Jest ciekawe, nie? Bo generalnie korzystanie z duchów, które są mechaniką, przez niektóre osoby jest dość tak niefajnie postrzegane. W sensie nawet nie u mnie na kanale, bo tu jakoś z tym problemów nie było, ale... Bo sam też z tego często nie korzystam, ale ogólnie widziałem tak w necie, że no nie do końca ludzie tak traktują korzystanie z tych duchów, czyli w sumie z mechaniki gry jako coś fajnego, nie? Trochę na równi z co-opem od innych graczy to traktują, nie wiem czy słusznie, szczerze mówiąc. O, to sobie nie przygotowałem za bardzo postaci. Dobra, teraz dopiero. Fatalny wstęp do walki. Naprawdę, najgorszy z możliwych. Pomyślę, że on mógł oberwać znacznie mocniej niż to, co teraz się stało. No właśnie, tak jak teraz, na 1500 nawet, no bo to jeszcze ten sam w sobie miecz, nie? Go fizycznie trafia. A tak to on tylko dystans obrywał. Strasznie chaotyczna walka w moim wykonaniu. Dobra, poczekajmy, poczekajmy. Wogon? Nie, uskoczył. W ogóle całkowicie uskoczył. Możesz ty, skubanie. Coś mi kurde nie siada dzisiaj ten boss. Nie wiem czemu. Dobra. W końcu. No nie, no nie, no nie, jeszcze nie zabiję. Bez jaj, błagam, no na koniec. No. O dziwo, dość szybko przestał te obrażenia nabijać. Nie trafiony jeszcze. Nie no, bez jaj, bez jaj. Nie no, nie wierzę to. Że to się stało, nie? Ja cię kręcę. Dobra, muszę się teraz spiąć i go rozpierdzielić po prostu. Straciłem 20 tysięcy. Ja pierdolę. Tak szybko chciałem do niego dojechać, że aż spadłem w przepaść. Na samym początku. Coś czuję, że go teraz rozwalę, nie? Dosłownie... No, tędy przejechałem. Zgniotę go. Na atomy. Rozsypie się. Stracę swoje powiązania. Ach, Boże. Ciekawe, czy to jest jedyny boss poza tym głównym na wulkanicznym dworze. Nie mogę zeskoczyć. Teraz?
Cios za cios. Nie wiem czemu, ale serio, widzę tego przeciwnika w Bloodborne'ie. Bardzo by pasował. I designem, i atakami, no po prostu... Wykapany boss do Bloodborne'a. Opóźniona eksplozja go rozpierdzieliła, słuchajcie. Pokonano wroga. Mamy to w takim razie zrobione. Czy tu będzie jakaś nagroda za to? Jest! Ziemista twarda łza i modra ukryta łza. Zobaczmy sobie w takim razie, cóż one potrafią. Najpierw, no niech będzie ta zimista, bo o niej zapomnę łatwiej. Po wmieszaniu do eliksiru tymczasowo zwiększa równowagę. Kryształowa łza uformowana na przestrzeni wieków na miejscu, gdzie dar złotego drzewa spada na ziemię. Można zmieszać ją w butelce niesamowitego eliksiru. Powstała mikstura tymczasowo zwiększa równowagę. Okej, okay. A to... Kryształowa łza uformowana na przestrzeni wieków. Można zmieszać ją w butelce niesamowitego eliksiru. Powstała mikstura anuluje całe zużycie punktów skupienia. I to jest to, czego potrzebowaliśmy. Efekt ten jest krótkotrwały i przestaje działać. Dobra, natomiast będziemy mogli sobie skorzystać, jeżeli dobrze rozumiem, na przykład z popiołów takich, na które nie byłoby mnie stać z uwagi na to, że nie mamy tyle punktów skupienia na przykład, nie? Zatem, wiecie, na przykład mam maksymalnie punktów skupienia, jak wiecie, użyję, jak niczego nie użyję, a wstanę od punktu łaski, to na przykład mamy 100 punktów skupienia, a jeżeli jakieś popioły wymagają ode mnie na przykład powiedzmy 120, 150, no więcej niż 100 punktów skupienia, to i tak jestem w stanie z tego skorzystać, co jest naprawdę super rzeczą. No dobra, wrócimy na chwilę do tych mieczy Radana, niech będzie w sumie. Niepotrzebnie tutaj te łuki ściągnąłem. Ale niebawem będziemy już też tam schodzić z tego akurat, myślę, wyposażenia na mój już normalnie łuk runiczny. Muszę trochę tego udźwigu jeszcze ogarnąć, nie tylko wiarę, wiecie? Bo tutaj są jeszcze takie trochę ograniczenia, jak mam miecz runiczny, które mi się oczywiście nie podobają. Przed tobą coś, ta... Na pewno, ej no w sumie wygląda to, jakbyś tam mógł doskoczyć, ale chyba niestety nie tędy. Przedmiot? No chyba żartujecie. To nieszczęście, no też tak mi się wydaje, no bez jaj, kurde, co? No, z dołu tam trzeba by było dojechać, no nie, kurde, stąd! Chyba, no, no nie wydaje mi się, żeby to była taka opcja. Tędy co najwyżej można by było zaskoczyć, a tu czegoś nie było jeszcze? Na tym pobojowisku całym? Chyba nie. Dokąd to ulicha będzie prowadziło? Na płaskowyż? Z powrotem? A! Mogło pięknie siąść. Au. Kurde, tu już mocni jesteście. To mi się wydaje, że to jest jakaś taka droga powrotna, ten płaskowyż. Też do takiego miejsca, w którym nas nie było jeszcze, bowiem tego miejsca nie sprawdzaliśmy. Nie no, to na pewno przeżyjemy to. Bez dwóch zdań. Bez obrażeń nawet w Elden Ring. Wysoka ścieżka jest w stanie twojej drodze, dlatego drabiny tego musisz szukać. Drabina? Co jest, kurde? Klucz kamiennego miecza. O, jest i piesek. Kurde, serio? Ej, tu będzie jakaś inwazja chyba. Punkt łaski jest zablokowany. Koń mi się automatycznie wyłączył. Anastazja, zadaczka palców. Ej, ona była w Kaelid, pamiętacie? Ona też mnie najechała. Anastazja. No. Do celu trochę... Wow, już tu jesteś. No troszkę... Wzmocniliśmy się od ostatniego spotkania.
Pamiętaj, to wytrącają z równowagi na chwilę. A to zabija. I rozwiązuje problem. Święty nóż rzeźnika. Proszę bardzo. Zobaczmy sobie ten nóż. Jak tam jeszcze się prezentuje. To jest chyba to. 20 zręczności. No, dość duży jest. Wielki nóż do mięsa, stworzony, by gładko rozbierać ludzkie ciało. Ulubiona broń ogrzycy Anastazji, znanej z tego, że w przebraniu z łóżki palców pożarła niezliczoną liczbę zmatowieńców. Przywraca bardzo małą liczbę punktów życia, gdy bezpośrednio uderzy we wroga. Umiejętność: barbarzyński ryk. Wydaje z siebie zwierzęcy ryk, by podnieść na duchu i zwiększyć siłę ataków. Kiedy jest aktywny, silne ataki zmieniają się w dzikie serie. Jest coś takiego. I to są... O, to są mocne ataki, ta dzika seria. Nieźle to wygląda, serio. Kurde, jakby szybkie to były ataki wręcz to wygląda. A zobaczmy szybkie, jak wyglądają. Wolniejsze są szybkie ataki niż mocne, czajcie? Kiedy ryk mamy aktywny, ale jaja. No fajna może by była ta broń. No taki nóż rzeźnika to klasyka od czasu Dark Souls w sumie 1. O, tu coś może będzie. Szopa trupiego odoru. Czy to rozpacz? Złota przysięga. Jedna z inkantacji kultu złotego drzewa. A, inkantacje też zostały na tym patchu wzmocnione. Zwiększa siłę ataku i obrony dla rzucającego i pobliskich sojuszników. Przytrzymaj, aby kontynuować modlitwę i opóźnić aktywację. Tej inkantacji uczono rycerzy królewskiej stolicy przez pokolenia, a ci z nich wysłani w dalekie podróże polegają na niej jako na źródle odwagi. Wymaga 25 punktów wiary. Okej, chyba nic więcej tu nie ma, ale koń jest wciąż nieaktywny. Nie, jest aktywny. Z jakiegoś powodu nie zadziałał. Czasami tak się zdarza. O, jest tam przeciwnik. No to będzie... ta wioska na bagnie jakby. O kurde. Potrafią przeżyć lekki atak. Niedobrze. Teraz pomyślałem, ale chyba nie będzie tu niczego, co? No nie. Boże, że ktoś aż tylu ich tutaj powiesił. Porąbane. Znowu mi się nie podoba ten teren, bo jest za bardzo otwarty. O kurde. Bardzo dużo miejsca tu jest po prostu. Czy dobrze widziałem, że to drzewo aż odskoczyło po uderzeniu, czy to akurat wiatr tak zawiał i tak... takie złudzenie powstało? O, ktoś z naszej grupy zostaje władcą, gratuluję! Coraz częściej wam się to udaje, z tego co widzę. Ale bardzo się cieszę z takiej mojej... O mój Boże. Z takiej mojej gry... spokojnej... i nastawionej na eksplorację. Ja pierdzielę, kolejne. Bo dzięki temu zobaczcie, ile kontentu więcej mogę wam pokazać, nie? Jezu, to są normalnie te dziewice jako przeciwnicy, to są aż 4 takie, 5! O mój Boże. Dobra, zróbmy... nie tak. Okej. Okay. No nie, no nie, no nie, no błagam. Kurde, jakie to jest wytrzymałe w ogóle. Mamy się. Zostało, kurde, ile? 4 zostały? Ale bardzo dużo regenerują na szczęście. Oczywiście nie musiałbym z nimi walczyć. Ale no nie jest to wróg, który co chwilę w grze też występuje. A z drugiej strony może coś bym tutaj ciekawego odkrył jeszcze. O Boże, to jest... ta z gorszą bronią.
głowę! Nie! O kurde! Nie wiem, czy mnie to nie zabije nawet. Okej. Noż cholera. Ile do tych ataków wyprowadza, nie? Dziadostwo. Umarłbym, nie? Gdyby po prostu kolejna teraz przyjechała. Dobra. Strasznie mocni jesteście. O nie! Kurde no! Taki powolny atak! A jeszcze mnie łapie na to. Źle to o mnie świadczy. Ej, tu jest drabina. Faktycznie była tam jakaś wiadomość o tej drabinie. O nie, no błagam, no. Aha, ja się po prostu nie mogę podnieść po tym, jak zrobię atak z wyskoku, nie? Widzicie, zaczęła robić atak z wyskoku, a ona zdążyła zacząć swój atak i go jeszcze skończyć, nie? Zanim ja się podniosę. No bo ten patch nie objął również ataku, nie objął jedynie ataku z wyskoku chyba, z tego co widziałem, więc... Może faktycznie nie ma sensu już teraz ich robić na kolosalnych broniach. O kurde, to było ładne. Dobra, mamy cię. Ale znowu ryzykowny to był motyw. No pytanie, czy ja tu chcę wejść, bo wtedy byśmy mogli do tego punktu dojść. I do tego, który widzieliśmy. I do tamtego, który też widzieliśmy. O Boże. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że to byśmy sobie na spokojnie ten odcinek mogli tutaj zakończyć. Ktoś tam walczy w ogóle z tą dziewicą chyba. No może pomożemy mu? Nie wiem, czy to nie są zwyczajni rycerze w sumie, którzy będą chcieli mnie zamordować za chwilę. No oczywiście, że tak. A to wiecie co? Niech oni się tłuką. Zakończymy sobie odcinek na spokojnie w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. No i zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście już jutro na kanał. Mam nadzieję, że wam się ten podobał. Być może, że pojawił się troszeczkę później z uwagi na to, że ten patch był. I go wcześniej nie chciałem nagrywać. A tymczasem, cóż, to by było na tyle. Kończymy i widzimy się. A jutro zapewne koło godziny takiej normalniejszej, wcześniejszej, obiadowej powiedzmy. Do zobaczyska, cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.